Dzień dobry, ja nazywam się Michalina Drygasiewicz, ale dzieci mówią do mnie Pani Misia. Spotykamy się po seansie filmów krótkich Felek i Tola. Ja jestem w doskonałym humorze, ponieważ uwielbiam bohaterów i bohaterki tych filmów. Być może Ty znałaś już wcześniej tych bohaterów, na przykład z książeczek. Ja zakochałam się w nich od razu. Zwierzątka, które widzieliśmy w filmie, różnią się od siebie. Każde ma inne plany i marzenia, a i tak żyją w zgodzie ze sobą i przyjaźnią się. I dzięki tej przyjaźni w lesie nigdy im się nie nudzi. Mogliśmy zobaczyć, jak bohaterowie rozwijają swoje pasje. Puchacz Henio uczył się pływać, a Mors Rex malować. Wspaniałą sprawą było to, że kiedy jeden z przyjaciół czuł się gorzej, miał gorszy humor, reszta rzucała wszystko i starała się mu ten humor poprawić. Gdy pingwinka Pingusia tęskniła za biegunem południowym, to wszyscy bohaterowie starali się sprawić, by poczuła się jak w domu, pozostając w lesie. Przyjaźń to najwspanialsza rzecz, która może nas łączyć. Gdy w odcinku o klubach zwierzaki starały podzielić się na grupy, zrozumiały, że to nie ma sensu. Dlatego, że nie warto szukać tego, co nas dzieli. Trzeba zawsze patrzeć na to, co nas łączy i pozwala nam przyjaźnić się ze sobą. W odcinku o zawodach pływania Puchacz Henio i Mors Rex dostali medale, ale tak naprawdę każdy z bohaterów i bohaterek zasłużył na medal. Medal wspaniałego przyjaciela. Ty na pewno też masz przyjaciela i sam jesteś wspaniałym przyjacielem, dlatego też zasłużyłaś na medal. Dziś taki przygotujemy na warsztatach. Zapraszam Cię do wspólnej zabawy. Żeby zrobić medal najlepszego przyjaciela, najlepszej przyjaciółki, potrzebujesz wycinanki samoprzylepne lub pianki kreatywne, wstążkę, pokrywkę od słoika i nożyczki. Ja mam akurat złotą pokrywkę od słoika, ale jeżeli Ty masz jakąś inną, to nic nie szkodzi. Zawsze możesz zakleić innym kolorem, który wytniesz z wycinanki samoprzylepnej. Ja już sobie przygotowałam wcześniej takie trójkąciki z pianki kreatywnej, bo chciałabym trochę ozdobić tą pokrywkę. Taki medal, kiedy już go zrobisz, będziesz mógł zostawić dla siebie, bo Ty też jesteś wspaniałym przyjacielem, wspaniałą przyjaciółką, ale jeżeli czujesz taką potrzebę, medal będziesz mógł podarować, będziesz mogła podarować swojemu najlepszemu przyjacielowi lub przyjaciółce. I jeszcze jeden trójkącik. Trochę mi wyszło takie słońce teraz z tego medalu. Zobacz, tak to wygląda. I wcześniej przygotowałam sobie również oczy, ponieważ na moim medalu będzie uśmiechnięta buźka, uśmiechnięta twarz, bo nasi przyjaciele powodują, że się uśmiechamy. Już jest prawie gotowe, ale brakuje tego uśmiechu. Wytnę go z czerwonej pianki. Szeroki uśmiech. Możecie teraz pomyśleć o swoich przyjaciołach, którzy wywołują uśmiech na waszych twarzach. Hop. Ta część jest już gotowa, ale medal powinniśmy nosić na szyi, dlatego potrzebna jest nam ta wstążka. Przykleję ją z tyłu. Będę potrzebowała do tego albo kawałka pianki, albo kawałka wycinanki samoprzylepnej. Ja użyję tej czerwonej, którą użyłam do uśmiechu. Mój medal jest już gotowy. I ja swój medal podaruję swojej najlepszej przyjaciółce. Bardzo dziękuję Ci za wspólnie spędzony czas i życzę Ci wspaniałych przyjaciół i przyjaciółek. Do zobaczenia. Pa, pa.